Radio Pryzmat. Radio w internecie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Oskar Radłowski, a dzisiaj wraz ze mną są Sławek Fritz i Bruno Fritz. A teraz jeszcze, zanim przejdziemy do właśnie pytań, posłuchajmy relacji z biegu Bruna. Znajdujemy się w Parku Skawińskim. Bruno właśnie dobiegł na metę. Jak się czujesz? Jestem wycieńczony, dosłownie nie mam siły na nic, bym się położył nawet na tej ławce, ale jest zimno, więc tak średnio można. No ale przede wszystkim zadowolony jestem, bo wynik bardzo korzystny. Założyłem sobie taki cel jeszcze miesiąc temu, jak się zapisywałem, że przebiegnę poniżej 50 minut. W praktyce udało się przebiec w 47 minut 32 sekundy, więc no dużo szybciej niż zakładałem. No i mówię, dlatego jestem szczęśliwy przede wszystkim. A jak trasa? Miałeś jakieś momenty, kiedy myślałeś, że nie dobiegniesz, czy raczej nie? Od samego początku były takie strachy. No pierwszy kilometr, wiadomo, strasznie było tłoczno, bo wszyscy ruszyli w zasadzie w jednym momencie ze startu, a droga była bardzo, no też wąska i no i ciężko się było przecisnąć. Jak pierwszy kilometr przebiegłem go w 4 minuty bodajże 50 sekund, więc no bałem się trochę, że no będę musiał nadrabiać, żeby osiągnąć dobry wynik, bo wiedziałem, że już w tych późniejszych etapach biegu będzie mi ciężej, na pewno będzie troszkę wolniejszy czas. W jakim czasie przebiegłeś? 47 minut 32 sekundy. Mi mówiłeś, że będziesz biegł około 50 minut, a tutaj pobiłeś te 50 minut, więc chyba jest w porządku. Niewątpliwy sukces, chociażby przez postęp, przez progres, jaki osiągnąłem przez ostatni miesiąc. Tak jak mówię, jak zaczynałem biegać, biegałem 10 km, pierwszy raz przebiegłem w ogóle w życiu w 55 minut i strasznie się cieszyłem, ale założyłem sobie, no kurczę, miesiąc to może się uda właśnie w te 50 minut przebiec. Historia jakby mojego treningu jest dosyć zabawna, myślę, bo dosłownie wszedłem na YouTube'a i wpisałem frazę, jak przebiec 10 km w 50 minut. I wyskoczył mi jakiś film, taki, w którym był zawarty plan treningowy, wydał mi się całkiem sensowny, więc spróbowałem go wykonać i myślę, żeby się to udało. No niestety w praktyce było inaczej, bo zaczął się rok szkolny, był też wyjazd jeden tygodniowy, więc czasu było mało i zrealizowałem ten plan mniej więcej w połowie, więc... No, mógłbym powiedzieć tak w zasadzie, jak wszyscy sportowcy zawsze mówią, no cała praca została wykonana tam podczas treningu przez ostatnie miesiące, no i że przyjechałem tutaj po prostu po swoje. No ale tak jak mówię, tak nie było, bo nie wiedziałem, czy się uda. Zrobiłem jeden sobie taki test ostatni, w ten poniedziałek spróbowałem na 10 km, przebiegłem w 48-48, no i tutaj jeszcze pobiłem, więc się udało. To gratulacje. A ile ludzi biegło? Dużo? W tym roku biegło dużo mniej niż na poprzednich edycjach przedcovidowych. Może dlatego też, że wcześniej to było na wiosnę organizowane i biegało tak po około 1000 osób. W tym roku zapisanych było 600 osób, ale przez pogodę, która jednak no, średnia jest, w sensie trochę chłodno, wzięło udział bodajże 450, coś takiego. A jak się biegnie w takiej temperaturze? Lepiej ci biegać, jak jest ciepło, czy preferujesz takie temperatury? No, oczywiście, że jak jest trochę cieplej, też nie przesadzajmy, że jak jest, nie wiem, 30 stopni, bo wtedy człowiek pada znowu z przegrzania, ale no, jakby było trochę cieplej, bo nie ukrywam, palce mi trochę marzły, drętwiały, no ale biegłem dalej. A jakie masz plany na przyszłość z bieganiem? Oj, planów jest dużo. Trochę jestem ograniczony moim wiekiem, bo poniżej 18 roku życia niestety na większość takich imprez no, nie jestem dopuszczony. Ale właśnie jakieś takie biegi na 10 km, czy takie wolniejsze, na przykład na piątki, słyszałem o takim biegu Mikołajów w grudniu, gdzie się biega na luzie po prostu, nie wiem, przebranym z jakiegoś Mikołaja elfa, no to w takim na pewno wezmę udział. A na przyszłość to myślę, że maraton na przyszłą jesień, kiedy już będę miał te 18 lat,
może się udać. To nie jest jedyny bieg, który dzisiaj się odbywał w okolicach Krakowa, bo też był ekobieg, 15 bieg właśnie w Dolinie Będkowskiej, a my jesteśmy w Skawinie. W takim razie życzymy Ci powodzenia i dążenia do dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Sportowa energia. To była właśnie relacja z biegu wykonana przez naszą dziennikarkę, reporterkę Zuzannę Chmurę. Chciałem... Zawsze bardzo chętnie uprawiałem sporty wyczynowe, jeżdżę na rowerze i tam poznałem takich znajomych, którzy zaczęli sobie biegać i kiedyś wracaliśmy samochodem z Rzeszowa ileś godzin i tam opowiadali mi właśnie różne historie o tym, jak biegają, jak to jest fajnie, jak się poznaje ludzi. No i zapragnąłem się sprawdzić, bo ja jestem chętny na takie właśnie nowe wyzwania, no i w ten sposób zacząłem biegać, spodobało mi się to, no i tak już poszło. A w jakim wtedy byłeś wieku? Ja miałem 42 lata, czyli w zasadzie już dość późno. Ile takich biegów zaliczyłeś w całym swoim życiu? No, może opowiedz, jaki był twój pierwszy bieg, od czego zacząłeś? Ja ogólnie... Śmiech się przyznać, bo robiłem testy Coopera tylko takie na WF-ie, a potem postanowiłem od razu, poszedłem na bieg półmaraton Marzanny, który jest zawsze w marcu, a potem od razu na maraton w Krakowie. Tak stwierdziłem, że trenowałem od września, że to powinno wystarczyć. No i wystarczyło, tylko że trochę bolało. No ale to tak to zwykle bywa, że maraton boli. Inne biegi mniej, ale maraton zawsze potem przez około tydzień się odpoczywa dość intensywnie. No tak, no można powiedzieć, boleści są skutkiem praktycznie każdej takiej większej aktywności fizycznej, a takie biegi są no, na pewno bardzo obciążające dla organizmu. Tak, tak, bo na maratonie się robi około 40 tysięcy kroków albo coś w tym stylu, więc no samo przestawianie nogi i te obciążenia są naprawdę wielotonowe. To trzeba sobie przeliczyć wagę razy liczbę kroków i wyjdą te dziesiątki ton, które trzeba przerzucić. Właśnie, bo z tego, co mi mówił Bruno, biegałeś również na biegach górskich. Znaczy się, byłem na dwóch biegach górskich, ale to nie jest moja bajka, ponieważ ja ogólnie mam trochę trudności z równowagą i po prostu, a na górskich biegach zbiega się z góry, bywa błoto, bywają śliskie kamienie i po prostu zawsze się bałem właśnie i tak najczęściej, że gdzieś tam przewracałem, potem jakieś miałem kolana rozbite, więc ja z biegami górskimi tak dosyć niezbyt jestem zaprzyjaźniony. Byłem tylko na dwóch, na jednym maratonie wokół Szczawnicy, który w zasadzie polega na tym, że w większości no, szybko przeszedłem, bo nie byłem dobrze wytrenowany. I tak w zasadzie jeden taki półmaraton koło Wadowic też górski, ale raczej to nie jest moja bajka akurat. A więc tak, zająłeś 201 miejsce, tak? Mówiłeś, że 450 było uczestników, tych, których koniec końców wzięło udział, tak? Bo 600 było zgłoszonych, czyli no byłeś powyżej połowy, byłeś w tej pierwszej połówce. Dla ciebie jest to wynik zadowalający? No jest zadowalający, ale ja nawet nie patrzyłem na to miejsce właśnie, tylko na mój czas bardziej. No bo tak, bo powiedziałeś właśnie, że będzie poniżej, chciałeś nie przekroczyć 50 minut i twój czas wynosi 47 minut 32 sekundy. No czyli myślę, że się zmieściłeś bez większego problemu, no miałeś dość spory zapas nawet. Zapas był, ale problemy też były od samego początku biegu. No właśnie, to może opowiesz o tych problemach. No zacznijmy już od samych jakby warunków. Było 10 stopni, wiatr był duży, bo to się biegło takimi polami za Skawiną do Radziszowa, tak się to nazywało? Radziszów. Tam płynęła jakaś rzeczka, nie wiem jak się nazywała, ale strasznie wiało, bo tam takie pola, żadnych drzew praktycznie przez całą trasę, no i człowiek marzł, nawet palce pamiętam, że miałem drętwę, biegłem taki i nie czułem, już na mecie telefonu to za bardzo nie mogłem używać jak chciałem wysyłać zdjęcia wszystkim, musiałem trochę odczekać. Rozumiem. Generalnie jak wyglądały twoje przygotowania? Może powiedzieć, jaki czas przed tym biegiem zacząłeś się przygotowywać? Ile w ogóle trwały twoje przygotowania? Jak one wyglądały? Jakby ogólnie moją
biegową przygodę zacząłem 3 miesiące temu, pod koniec czerwca. Było to 28 czerwca, pamiętam tą datę, bo wracałem z maratonu i naszego maratonu radiowego i postanowiłem, przebiegnę sobie do domu. No, nie wyszło to dobrze. Przebiegłem bodajże tylko 5 km, to jeszcze w jakimś tempie 7 minut na kilometr i byłem umęczony jak nie wiem, ale no wiadomo, zawsze są jakieś początki. Później już zacząłem biegać tak bardziej regularnie, po jakieś 5 km i jakoś to szło, prawda? A właśnie 19 sierpnia postanowiłem sobie przebiec 10 km, tak? Bo biegłem i myślę, dobra, mam jeszcze siłę, to pobiegnę na te 10 km. Pierwszy raz w życiu wtedy pokonałem taki dystans i przebiegłem w 55 minut. To wspominałem podczas tego wywiadu, co był po biegu z Kawińskim nagrywany. Umierałem dosłownie. No i wtedy też postanowiłem, że przebiegnę ten bieg skawiński, że się zapiszę na niego, bo mogę przebiec taki dystans właśnie w czasie, no załóżmy, przyzwoitym. A to było takie umieranie na zasadzie, miałeś na przykład taką wizję, że na przykład no jednak nie jest to dla mnie, lub na przykład może spróbuję w przyszłym roku, a nie teraz, bo jeszcze nie czuję się na siłach? Czy byłoby to takie pozytywne umieranie, tak nieraz wraca się z treningu, po prostu jest się zmęczonym, ale ma się uśmiech na twarzy? Jakie przykładowo dania lub co pan jadł przed takim biegami? To znaczy, to właśnie każda osoba powinna mieć swoje własne preferencje. Ja na przykład bardzo lubię takie kaszki typu takie, jak one się nazywają, Brunio? Takie zwykłe kaszki z ryżem. Powiedzmy typu Fantazja, typu Bel Rizzo. To są takie kaszki takie mleczne. Ja nigdy nie jem żadnych mięsnych rzeczy. Właśnie kasza, troszeczkę makaronu tam pomieszane z czymś. Takie, każdy zawodnik ma swoją własną dietę. Jeden chce zjeść jabłko, drugi nie i po prostu to zależy od tego, co kto toleruje. Ale własny przykład robi więcej niż naprawdę wiele rozporządzeń. Ale mimo to na pewno pan poleciłby bieganie, skoro pan biega innym, żeby zaczęli spróbować? No, czy jednak uważa pan, że... No ja myślę, że poleciłbym bieganie takie w rozsądnych miarach. Rozumiem. Żeby to nie stało się sportem zawodowym, bo myślę, że sport zawodowy to jest bardzo krótkotrwały i później niestety najczęściej cierpi się fizycznie. No tak, już niestety... No. Wielu biegaczy właśnie, którzy byli sportowcami, mistrzami olimpijskimi, skończyło niestety, będąc nie tyle kalekami, ale właśnie ludźmi troszeczkę niepełnosprawnymi fizycznie. Rozumiem. I teraz moimi gośćmi w dzisiejszej audycji byli... Sławek Fritz i syn, szeryf Radia Pryzmat, biegacz Bruno Fritz. Dokładnie, audycję prowadził Oskar Radłowski.